Rosjanie nie zdobyli Bachmutu, ale został on zmieciony z powierzchni ziemi, powiedział Wołodymyr Zełenski, dementując w ten sposób rosyjskie doniesienia o przejęciu kontroli nad miastem. Ukraiński prezydent spotkał się dziś twarzą w twarz z prezydentem USA. Rosyjskie źródła od wczoraj podają informacje o przejęciu Bachmutu. Tym, którzy chcieli zająć miasto, miał nawet gratulować Władimir Putin. W Bachmucie nie ma ukraińskich żołnierzy. Bachmut został całkowicie przejęty we wszystkich legalnych granicach do ostatniego centymetra. Ukraina dementuje te informacje. Oświadczenia Prigożyna jak zwykle nie są prawdziwe. Nasze jednostki kontrolują kilka budynków i mają ufortyfikowane konstrukcje w południowo-zachodniej części miasta. Miasto zostało niemal zmiecione z powierzchni ziemi. Wołodymyr Zełenski, który przebywał dziś w Japonii na szczycie G7, podkreślał, że Bachmut i inne ukraińskie miejscowości przypominają mu Hiroshimę. Miasto, na które w 1945 roku zrzucona została bomba atomowa. Dzisiaj Bachmut jest tylko w naszych sercach, nic z tego miejsca nie zostało. Zełenski w Japonii spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Kontynuował rozmowy na temat dalszych dostaw uzbrojenia. Jednym z tematów miały być samoloty bojowe F-16 i ich ewentualne przekazanie na Ukrainę. Zełenski jest pewien, że prędzej czy później trafią one na front. Będziemy mieli samoloty, nie mogę ci powiedzieć ile, nie dlatego, że jest to swego rodzaju tajemnica, po prostu tego nie wiem. Zełenski miał też zapewnić zachodnich przywódców, co przekazał Joe Biden, że samoloty nie będą wykorzystywane do ataków na terytorium Rosji, a jedynie do obrony. Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami rozpoczną szkolenie ukraińskich pilotów na samoloty myśliwskie czwartej generacji, w tym F-16. Wzmocnienie sił powietrznych Ukrainy jest częścią długoterminowego zaangażowania na rzecz zdolności Ukrainy do samoobrony. Szkolenia rozpoczną się w miesiącach letnich. Ewentualne decyzje o przekazaniu Ukrainie samolotów zapadną, gdy szkolenia będą już trwały. Z ust prezydenta USA Joe Bidena padła też zapowiedź nowego pakietu wojskowego dla Ukrainy o wartości 375 milionów dolarów.